Cześć, widzimy się po derbach Śląska. Piast Gliwice wygrał z Górnikiem Zabrze przy Okrzei 1-0. Zanim dwa słowa o tym spotkaniu, zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału. To jest ten magiczny czerwony przycisk pod filmem. Nie zapomnijcie o łapce w górze pod materiałem. A teraz przejdźmy do spotkania. Piast wygrywa i to jest informacja, która najbardziej cieszy kibiców Gliwiczan. Piąty mecz bez porażki, także seria naprawdę kapitalna. Biorąc pod uwagę to, w jakim miejscu był Piast, kiedy Aleksander Wukowicz tę drużynę przejął. Ekspresowe wyjście ze strefy spadkowej i wjechanie niczym windą na ósmą lokatę. Górnik natomiast, no, ponowny debiut starego nowego trenera. Jan Urban znów przejął stery w Górniku. Rozpoczął od porażki, natomiast z perspektywy meczu no wcale się nie dziwię, że tutaj Górnik nie wygrał. Taki mecz ze wskazaniem, ale delikatnym na Piasta. Spryt na pewno po stronie Tomasiewicza, który strzelił jedną bramkę, która ważyła 3 punkty z samego początku meczu. Później mieliśmy problem z taką jasną, klarowną sytuacją. Mam wrażenie, że zarówno Piast dobrze się bronił i był oszczędny w atakach. Z drugiej strony Górnik też nie potrafił zrobić czegoś ekstra, czyli albo brakowało celnego podania, albo mądrego wykończenia. Trzy zmiany na początku drugiej połowy, to też było znamienne, kiedy Jan Urban właściwie wymienił większość piłkarzy ofensywnych. Wszedł m.in. Szymon Wodarczyk, który o dziwo rozpoczął mecz na ławce. Miałem wrażenie, że od razu zacznie Urban swoją kadencję od postawienia na duet Podolski-Wodarczyk. Tak się nie stało, natomiast wiele w drugiej połowie w grze Górnika się nie zmieniło. Jeśli miałbym kogoś wyróżnić po stronie Piasta, to na pewno skrzydłowych, bo zarówno Castranis, jak i drugi z wahadłowych, czyli Pyrka, grali fantastycznie, dostarczali kolegom podania, tworzyli właściwie akcje, byli takimi cichymi rozgrywającymi. Kapitalne zawody wykonali przede wszystkim Tomasiewicza za pracę w obronie, za strzeloną bramkę, ale za taki charakter, za dziorność i wybiegany, porządny mecz. Dobrze grał Dziczek, próbował Wilczek, natomiast raczej kolektyw to jest to, co dzisiaj zaważyło o zwycięstwie. Oczywiście trzeba też obiektywnie i uczciwie przyznać, że było troszeczkę szczęścia po stronie Piasta, bo Górnik próbował dojść do sytuacji, ale mam wrażenie na kanwie chociażby poprzedniego spotkania i ostatniego za kadencji Bartosza Gaula, kiedy Górnik był w stanie odwrócić wynik meczu z Wisłą Płock, no to tutaj zabrakło mi zadziorności, zabrakło mi takiej bezkompromisowości, pójścia do końca, zwłaszcza pod koniec meczu, kiedy no właściwie wszystko można było jeszcze zdziałać, bo tylko wynik 1-0, więc no jedna bramka mogłaby przesądzić na przykład o remisie. Tak się nie stało. Dość rozczarowująca porażka na ponownym starcie przygody Jana Urbana w roli szkoleniowca Górnika. Rzut oka na tabelę, tak to wygląda po tym meczu i właściwie po tych dwóch piątkowych spotkaniach. Piast Gliwice 8 lokata, Górnik Zabrze 15. Mówimy o super piątku, kibice Ekstraklasy zawsze ostrzą sobie zęby na te spotkania, na pewno ten super piątek do historii nie przejdzie. Bezbramkowy wynik w Lubinie, dzisiaj tylko jeden gol w Gliwicach. Miejmy nadzieję, że sobota i niedziela nam to fajnie wynagrodzi. Was zachęcam do subskrypcji kanału, do przycisku lubię to pod filmem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.